było widać. Tomasz Stolicy.pl z najwierniejszym trenerskim kibicem Czarnych Koszów, panem Markiem Papszunem. Trenerze, jak emocje? Ładnie to zabrzmiało. Dobry mecz, bardzo dobry, atmosfera super, nie na tą ligę. Pogoda nam psuje, więc wszystko dobrze. Cieszę się, że przyjechałem, bo nie tracę czasu. Obserwuję trener ŁKS, czy kibicuje Polonii? No, obserwuję ŁKS, wiadomo, że jestem tutaj zawodowo bardziej niż kibicowski. Jestem kibicem, tylko trenerem. I oczywiście obserwuję naszego najbliższego może nie, ale kolejnego przeciwnika. A zwraca trener może uwagę na numer 19 grający w czarnej koszulce? Nie zwracam specjalnie na polonistów, patrzę na ŁKS. Zapytałem tak troszeczkę prowokacyjnie i pociągnę za język. Dalej trener uważa, że Grzesiek ma grację, że tak powiem, wozu z węglem, czy jednak to zostało troszeczkę zniekształcone? Nie wiem skąd wynikł problem w ogóle. Jakby tutaj taka fama i głos się rozszedł, że ja mówiąc kolokwialnie pojechałem zawodnika, bo nie to było moim zamiarem, a wręcz przeciwnie, bo nikt nie zrozumiał kontekstu. Troszeczkę może zniekształcona została wypowiedź, natomiast kontekst był wypowiedzi taki, że różni są zawodnicy, tak? Bo takie było pytanie. Jeżeli chodzi o Grześka, no to chodziło o to, że nie grzeszył talentem, ale jest mega pracowity, jest profesjonalistą i dlatego osiągnął tak wiele. Troszeczkę może wyszło niezręcznie. Wiem, że jakąś tam urazę do mnie ma. Myślę, że sobie to na spokojnie wyjaśnimy, ale jeżeli to tak odebrał, to mogę go tylko przeprosić, ale to akurat on miał być wzorem w tym artykule, a nie tą czarną owcą. Czyli żadnej animozji między panami nie ma? Nie, no absolutnie nie mogło tak być, bo to był jeden z ulubionych moich zawodników. No to byłby absurd, żebym ja do niego miał jakieś animozje, jak to jest dla mnie wzór podejścia i ja takich ludzi przede wszystkim cenię. Mogą mieć mniejsze umiejętności, ale zawsze charakter, ambicje i zostawiają wszystko, co potrafią na boisku, ale też w pracy. No bo to nie jest sztuka tylko na boisku wyjść i próbować coś zrobić, tylko trzeba to robić każdego dnia. Dziękuję, myślisz. Kłaniam się.